matko boska! Prawie mi serce wybuchło. Dobra, idziemy spać już. Idź spać. Idź spać już. Dobra. O matko, jak on głupi jest. Ale muszę się jeszcze umyć, zapomniałem. Przecież widzisz, nubek jest to głupi. Ej, to mój pokój. Aha, sorki. Dobra, idę spać. Dobranoc. Co jest? Która godzina? Budzik nie obudzi. Godzina... 1:20? To mi zrobił pranka! Co jest? On mi zrobił pranka. Oto jeden. Wstawaj! Co? Nie! 3:20. Dlaczego mi nastawiałeś budzik? Na trzecią. Nastawiłem. A czy na drugą, sorry? Bo jestem później druga, no zapomniałem. Widzisz to samo, co ja? Co to? Ale co ty to widzisz? No. Chyba coś ci się przywidziało. Chyba ducha widziałem. No. A w sumie, prawie 3:00 w nocy. Nie, jest godzina... No jest godzina... 3:00 prawie, no 3:00. A ja muszę lecieć do pracy zaraz. I muszę sobie zrobić śniadanie jakieś, no śniadanko do pracy. Bo sobie jeszcze nie zrobiłem. Para pa 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 pa. Gotuję sobie tutaj coś. Hej. Co robisz? Skaczę. Aha, ty taki poranny jakby jogging, tak? Nie, do pracy. Moja ulubiona to jumpina. Do pracy idę. Ok. Może sobie. O. Papara papa 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 papara papa. Papara papa papa. Dobra. Idziemy sobie na do pracy, na śmieciarkę. Dzisiaj chyba mam trochę mniej roboty niż 200 adresów. O matko boska, czasami. Może Henika jakby tego. I chyba, dobra, mamy już strój. Muszę się tylko ubrać. Muszę się ubrać to. Moją prawdziwą jakby. O, i wchodzi prawie. A mam. Dobra, no i co? No i teraz sobie go. Myślę o tym, żeby nie rzucić tej pracy na śmieciarce i nie pójść sobie na budowlankę, ale pewnie by nam nie pozwolili. Dobra, idziemy sobie dzisiaj na adres. Mamy Julankową 14. No dobra, no to sobie zaraz może zobaczymy po... Dobra, lecę sobie. Idę, ha, pa, 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 jadę. Po pracy, jestem taki zmęczony, chyba muszę sobie jakąś nową pracę znaleźć. A właśnie sobie znalazłem ostatnio jakąś pracę. Właśnie, co mam pogadać? Podobno jakiś budowlaniec, no. Mogę się jakby zapytać, no i właśnie pytałem się dzisiaj. No i powiedzieli mi, że, no i że mogą mnie przyjąć. Żeby jutro przyszedł na dzień próbny. No dobra, to się muszę się przebrać. No i wtedy się... dobra. Może sobie ten... Fuchę sobie może złapię jakąś...
Super. O! Ktoś mi zaparkował furę. Dlaczego mi nie mogę? Jak ktoś mi zaparkował furę! Muszę zawołać do mojego tego. Do mojego kolegi. Posłuchaj, mógłbyś zaraz przyjechać, bo mi się popsuło auto, nie mogę jechać, nie mogę ruszyć. No okej. Okay. Przyjedź po mnie i no. No okej, okay, zaraz. Jestem po galerii. Okej. Okay. Pa. Pa. No. A przez ten czas pójdę sobie może do galerii jakiejś. A on jak może przyjedzie pod galerię, to ja wyjdę do niego. Albo nie, nie będę się obnosił. Co się stało z moją furą? Naprawdę halo? Nie wiem. Jest tu kto? O, jestem, halo, tu. Hej. Wsiadaj. Dobra, sobie już. No bo jakieś auto mi się dziwnie jakby. Nie, ale stało. Moje auto coś podskoczyło, nie wiem dlaczego. A może taki teraz sprzedają fury. A może ty za to wypełnię. Znalazłem taką fajną pracę. No. Znalazłem taką fajną pracę na budowie. No i znalazłem taką fajną pracę na budowie. Że po prostu bym sobie dorabiał, nie? Znaczy nie dorabiał, to po prostu się zaczęłam stałą robotę. I jak? Co jest? Halo? Nie wiem dlaczego, ale przekopałem się chyba. Jak wsiadłem w samochód, to coś przekopało mnie pod ziemię. Aha. A ty się odkopiesz? Tak, już się odkopałem. No dobra, no to wejdź do mnie przyjść, jak już będziesz odkopany. Jestem. O, odkopany. Jeszcze raz kupiłeś na autko. Dobra, super. Tak, bo tam to coś zepsute latało. No w sumie. Ciągle się wywala. No w sumie mamy 5 tysięcy złotych na koncie. Dzięki tobie. No dzięki mnie. To ty tylko pytasz. Posłuchaj, na budowie znalazłem fuchę. Że wiesz co? Znalazłem fuchę na budowie po prostu. Mhm. I właśnie nie wiem, czy się do tam nie zatrudnić, bo dziennie bym zarabiał tam 500 zł dziennie. Więc nie wiem, czy tam nie pracować, nie? Trudna decyzja. Poczekaj, bo jak jechałem, jak się podkopałem, to coś zgubiłem ważnego. Aha, okej. Okay. To pójdziesz do domu, zrobić jakiś obiadek. Dobra, już. Czy zamówić jakieś delivery? Czy zamówić jakieś smaczka? Zamówić? Nie, ostatnio sam byłem. No to weź coś ugotuj, albo coś porób, wiesz? A ja pójdę na basenik. Zawsze to ja mam wygodę. No bo tak! Dobra. Franek! Oho! Co jest? Nie wiem. Przysnęło mi się. Zrobiłeś obiad już? Ty, bo Franek do mnie dzwonił, co nie? No. Jakiś chciał mi jakąś robotę sprzedać. Jaką? Nie wiem. No i ja mam na budowlańce. Ja mam, może się teraz ugadam na budowlańce. Tak, bo tak sobie pomyślałem, znaczy w śnie miałem jakby taką, nie wiem, ale coś przewidziałem, że będę pracował w budowlance, nie wiem czego. Nie wiem, czy to będzie prawda. Dobra, masz gofra. Co gofra? Dobra, to super, super obiad. Mieliśmy gofry w lodówce, odgrzałem i to tyle. To ile ja spałem? Z 2 godziny? Ja, matko boska. I tyle cię budziłem. No matko, no dobra. No dobra. Dobra. Odpuściłem, bo ktoś jest do mnie zadzwonił jakiś kanał. Dobra, to może sobie napiszę, czekaj, napiszę sobie do niego. Okej, będę jutro na...
się. Aha, dobra, napisał okej. No dobra. O to jutro mam być na godzinę 10 u niego. Co tak szybko odpisał? Nie wiem, bo był na tym, na, czyli chyba złapałem nową, czyli złapałem chyba nową budowę, znaczy pracę. No. Złapałem nową pracę, budowalaniec. Dobra, idę spać. To mój pokój. Aha, sorki. No dobra, no teraz, a po co idzie spać? Już jest godzina... Zmęczony jestem, jak cię zawodziłem i przy tym odkopaniu. Ha. Po prostu śmieszne. Dobra. Mam lifehacka, żeby mu podkrać jakiś... Poczekaj, zasnę. Dobra. Telewizja. Pójdę sobie odłożyć tablet do pokoju. Idę dalej. Dobra. Może będzie to idealny moment, żeby mu ukraść rzecz. Myślę, że może mi się to udać. Czekaj. Nie, czekaj, gdzie on go? Tu mam, tu jest. Leż. Schowałam pod poduszką. Czekaj, może będzie pod poduszką. Ktoś mi umysł tak pod... O, mam pod poduszką. Ukradnę mu. Sprawdź, co tam pisze, bo ostatnio nie ma lemy czasu. Zobaczę, z kim pisze. Dobra. Co? Nie wiem. Co on tak... Co on tu ma? O matko. O matko, co on tu ma? Co ma? Czemu masz mojego tata?